witam w trzeciej części Saloniku Politycznego. Przypomnę, są z nami na łączach internetowych Stanisław Janecki i Łukasz Warzecha. I staramy się jakoś ogarnąć chaos zarówno prawny, jak i polityczny. No ale trzeba przyjąć dla jego ogarnięcia pewne założenia. Otóż przyjmijmy takie założenie, że cokolwiek, w jakikolwiek sposób zostanie to namotane, to te wybory, które trwają i które się nie odbywają, znaczy odbywają się w sposób nieważny, nie odbywając się właśnie w tej chwili, zostaną powtórzone, mimo że formalnie będą to nowe wybory, to jednak będą to te same wybory z tymi samymi podpisami i tymi samymi kandydatami. To czy waszym zdaniem środowa debata w jakikolwiek sposób wpłynęła na te wybory, wpłynie na wynik tych wyborów i cokolwiek ona... Czy to jest cała odpowiedź, Łukaszu, czy... Jest taki mem, który często krąży w internecie, wzięty bodajże z serialu Star Trek, z jednym z bohaterów, który w takiej pozycji się znajduje mniej więcej. Ja z powodów służbowych byłem zmuszony do obejrzenia tej debaty. Skończyłem ją oglądać. Wszyscy trzej żeśmy to przecierpieli, obawiam się. No, z bólem głowy skończyłem ją oglądać. Sama formuła była no, kompletnie absurdalna, bo debata to powinna być debata. No, w debatach, które są wzorem, w debatach przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych, nie ma takiej sytuacji, że stoją kandydaci, każdy tam ma minutę i odpowiada jak w szkole i w zasadzie prawie w ogóle nie ma odnoszenia się do siebie. No tu trochę było, to były głównie spięcia między Andrzejem Dudą a Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, bo paru innych kandydatów też tam się zwracało do pana prezydenta, ale on akurat im nie odpowiadał. Tam Mirosław Piotrowski, Krzysztof Bosak. Natomiast pomiędzy Andrzejem Dudą i Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem widoczne było pewne napięcie. Natomiast jak spojrzeć na to, jakie tam się koncepcje w tej debacie pojawiały, no to pomijając już fakt, że połowa odpowiedzi była w ogóle nie na temat, pomijając no, bardzo ciekawe taką próbę pozycjonowania się pana Tanajno jako chyba nowego Kukiza, bo on tam cały czas podkreślał, że on nie jest politykiem i że politycy to kłamią i politycy... Zresztą następnego dnia udało mu się rzeczywiście ten protest przedsiębiorców pod kancelarią premiera zorganizować, który w debacie zapowiadał. Chociaż nie bardzo wiem, czy to byli przedsiębiorcy, no ale już... No. Mnie zajęły, tam głównie zainteresowały mnie wątki gospodarcze w tej debacie, no bo mamy taką sytuację, jaką mamy. I odnotowałem to, że tak, no Andrzej Duda w ogóle nie widzi problemu w utrzymaniu wydatków socjalnych na takim poziomie, jaki był, a nawet jakby sięgnąć do jego niedawnej wirtualnej konwencji, to w ogóle chciałby je jeszcze zwiększyć. A z kolei koncepcje na przykład Szymona Hołowni są bardzo ciekawe, bo Szymon Hołownia tam powiedział w pewnym momencie, że chciałby, żeby państwo przejęło pensje pracowników. No nie wyjaśni niestety do końca, co właściwie ma na myśli. Zabrzmiało to dosyć złowrogo, biorąc Chodzi pod uwagę, chyba jaką mamy... stuprocentowy podatek od pensji, no, tak? Czy no, konfiskatę. Może właśnie wszyscy to źle zrozumieli, a tymczasem taka była intencja. No nie chcę już tutaj mnożyć tych cytatów. W każdym razie wątpię naprawdę, żeby ktokolwiek z wyborców, którzy przetrwali tę debatę i obejrzeli ją całą, cokolwiek z niej wyniósł. To była jedna absolutnie z najgorszych debat przedwyborczych, jakie ja kiedykolwiek widziałem. No ja na przykład wyniosłem z tej debaty wizję rządu, który wypełnia formularze o pomoc unijną, bo tak pani Małgorzata Kidawa-Błońska zapostulowała, żeby rząd usiadł i zaczął wypełniać te formularze. Chciałbym zobaczyć, jak takie formularze wyglądają i do kogo to się niesie i czy to się wysyła pocztą czy kurierem. Bardzo jestem ciekaw, jak pani Małgorzata Kidawa-Błońska sobie wyobraża pracę rządu, no bo ja myślałem, że to jest jakieś trochę inne. Ale Staszek, też na pewno masz jakieś ulubione swoje kawałki z tej debaty, ponieważ wszyscy, ta debata jest, nie wiem, jak pudelek. No wszyscy na tym psy wieszają, ale każdy ma jakiś swój ulubiony kawałek. Ja na przykład właśnie ten o formularzach. A ty, Staszku? Mój ulubiony kawałek to jest odpowiedź Pawła Tanajno na
to do jakiej stolicy pojedzie, pojechałby jako prezydent. I on tam powiedział do pani Wiuty, do pana tam Zbyszka i jeszcze do pana Henka Gołębieskiego, a to konkretna osoba jest, pewno znana, bo on tam coś zrobił. I parę takich określeń, jak Władysława Kosiniaka-Kamysza, ferajna pisowska, tam Stanisław Żółtek szczególnie celował w tych takich określeniach. I Władysław Kosiniak-Kamysz sparodiował Lecha Wałęsę. Wyciągnął w pewnym momencie taki wielgachny długopis, gdzie tam był wizerunek Jarosława Kaczyńskiego w środku. I tym długopisem coś tam machał, że nim będzie coś podpisywał, co miało nawiązywać i do tamtej sytuacji sprzed 40 lat i jakoś tam postponować prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Więc ja zwróciłem uwagę... Przepraszam, Staszku, nie. On machał długopisem, że to on nie, będzie tak jak Andrzej Duda, który wszystko podpisuje. To taki był sens tego długopisu. Ale rzeczywiście, przepraszam, że zapytam o sens, bo to właściwie ten sens jest kompletnie bezsensowny, bo rzeczywiście, jak Staszek słusznie zauważył, ten wielki długopis tłumaczył się, kojarzył się z porozumieniami sierpniowymi, które akurat są poważną historią i zupełnie miało się to nijak do słów Kosiniaka-Kamysza, który próbował sugerować, że to, co podpisuje prezydent Duda, jest nieważne i że on jest nieważny przez to, że podpisuje jednocześnie, czyli tak jakby mówił co innego, a użył zupełnie sprzecznego symbolu, co zresztą jest u nas normą, że tak powiem. No ten, tak przypomnę tego, jak była ta manifestacja z czekoladowym orłem, to oni sobie pozakładali różowe okulary jako symbol optymizmu, a przecież różowe okulary to jest symbol głupoty. Jeżeli ktoś, mówimy, patrzy przez różowe okulary, czyli nie ogarnia rzeczywistości, jest głupkowatym optymistą, który widzi rzeczywistość różową, a ona różowa nie jest. Przepraszam za ten wtręt, ale myślę, że autor kodu Leonarda da Vinci, obserwując to, jak u nas się rozmaitych symboli używa, by właśnie wykonał ten facepalm ze Star Treku, który przed chwilą pokazywał Łukasz Warzecha. No tak, to rzeczywiście tak było, ale tak na poważnie to była rywalizacja między Szymonem Hołownią, Krzysztofem Bosakiem i Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Małgorzatę Kidawę-Błońską oni wszyscy zdecydowanie ignorowali, dając do zrozumienia, że jej faktycznie nie ma. I moim zdaniem z tej rywalizacji najlepiej wyszedł chyba Hołownia jednak, z powodu doświadczenia w występach telewizyjnych. To było dość puste oczywiście, ale jako przekaz było formułowane tak stanowczo i tak jakby za tym się coś kryło, tak w punktach, nie improwizował, nie robił takich wrażenia, że trudno sobie coś tam przypominać. Natomiast pani Małgorzata Kidawa-Błońska była potwornie zgnębiona, tak jakby uczestniczyła w jakiejś stypie, a nie w debacie prezydenckiej. Uczestniczyła, przepraszam, w stypie własnej politycznej, prawda? No tak to chyba trzeba zinterpretować. Na własnym pogrzebie. To wszystko by miało znaczenie, gdyby nie ten komunikat, który się pojawił pod sam koniec debaty, o tym, że wybory będą przesunięte, czyli o wspólnym komunikacie dwóch Jarosławów. A ponieważ to się pojawiło, to moim zdaniem wszystko to, co w tej debacie było, stało się automatycznie nieważne i ludzie przestali się w ogóle tym przejmować. Nawet jak cokolwiek zapamiętali, może podprogowo jakieś elementy, to stwierdzili, a to jest zupełnie nieważne, bo przecież to wszystko jest unieważnione, kampania się wydłuża, w związku z tym możemy sobie dać spokój. I oprócz nas, którzy musieliśmy się tym zajmować, posłuchać, co oni mówią, wychwycić jakieś kwiatki, to już nikt tego nie analizował, bo stwierdził, że po co, szkoda tracić czasu. No ja byłem trochę zawiedziony tym, że Szymon Hołownia się jednak w trakcie tej debaty nie rozpłakał, bardzo na to liczyłem. Ale ty masz rację, Staszku, że u niego ten akcent taki emocjonalny i to takie emocjonalne nastawienie odgrywa największą rolę. Natomiast ja bym powiedział, że no to, co kto lubi. To znaczy dla tych, co lubią emocje, to Hołownia, dla tych, co lubią więcej konkretu, to Bosak był tutaj zwycięzcą. No ale to już zależy od preferencji. Ale to jest telewizja. W telewizji ważne, jak wygląda, a niekoniecznie, co się mówi. Ale tutaj się z Łukaszem zgadzam. I jedno optymistyczne na koniec o tej debacie, że tak jak po każdej debacie wszyscy ogłosili swoją wygraną.
A teraz dajmy tydzień Platformie Obywatelskiej, żeby dalej się zastanawiała, czy Małgorzatę Kidawę-Błońską, która wygrała jej zdaniem tę debatę, utrzyma jako kandydatkę, czy nie. I to pewnie będzie nasz problem za tydzień. Ale na dzisiaj już kończymy, bo Salonik trwa tyle, ile miał trwać. Dobiegł końca. Łukasz Warzecha i Stanisław Janecki byli gośćmi. Dziękuję państwu, dziękuję panom. Do zobaczenia o stałej porze za tydzień, chyba że nas zamkną za łamanie ciszy wyborczej, której nie było.